związku z życiem. Autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w nowym, 83. odcinku podcastu. Dziś rozmawiam z Karoliną Konst, która zajmuje się jogą świadomą traumy. Już za chwilę usłyszysz, na czym polega ta metoda, gdzie Karolina się szkoliła. W temat zaangażowani są światowej sławy naukowcy z dziedziny traumy, także jest to niezwykle ciekawe. W tej rozmowie mówimy też trochę więcej w ogóle o jodze. Karolina dzieli się swoim doświadczeniem, ale także bardzo wnikliwym spojrzeniem. Bo joga to dziś bardzo obszerne pojęcie, prawie że szyld, który nie zawsze znaczy to samo w praktyce. Mówimy też trochę o tym, czy sport zawsze jest dla nas zdrowy, na co warto zwrócić uwagę, gdy wybieramy aktywność dla siebie. Pod koniec rozmowy poruszamy też, myślę, bardzo ważny wątek o zaufaniu do swojego ciała. Mówimy też trochę o traumie, choć więcej na ten temat usłyszysz w drugiej części rozmowy, już w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie Cię zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. To jest taka rozmowa pełna szczerego, wnikliwego podejścia. Karolina opiera to, co mówi, na swoim doświadczeniu, w pracy, w praktyce jogi, na ogromnej wiedzy, również na badaniach naukowych, no i niezwykle dobrze się jej słucha. Jak zawsze oczywiście zachęcam Cię też do zajrzenia na stronę wzwiązkuzżyciem.pl łamane przez odcinek 83. Znajdziesz tam notatki, wspomniane nazwiska w tej rozmowie, odnośnik do strony Karoliny oraz transkrypcję tej rozmowy, także możesz wszystko przeczytać. Za wykonanie transkrypcji jak zawsze dziękuję bardzo serdecznie Agacie Podsiadły. Zajrzyj też na Instagram, jeśli tam bywasz. Konto audycji to w związku z życiem podcast, wszystkie słowa przedzielone podkreśnikami. I daj znać, co Ciebie najbardziej poruszyło w tej rozmowie. Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie Wasz odbiór. A teraz już zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Karolina. Cześć Agnieszko, dzień dobry słuchaczkom i słuchaczom w związku z życiem. Karolina, gdybyś mogła tak wprowadzić nas w ten temat jogi, którą się zajmujesz, bo to myślę jest coś, co nas poprowadzi w różne kierunki i tam mam też ileś pytań do tego, tak, szczegółowych. Natomiast gdybyś mogła trochę powiedzieć o tej jodze, którą praktykujesz, której też uczysz. Jasne. Więc tak najogólniej zajmuję się hatha jogą, yoga nidrą, czyli powiedzmy relaksacją, tak najogólniej. Jestem też trenerką personalną, kliniczną aromaterapeutką, ale dziś będziemy rozmawiać o takim bardzo szczególnym stylu hatha jogi, który właśnie przedstawiam w naszym kraju i jest nią yoga świadoma traumy. To jest relatywna nowość, bo rozwijana jest od niespełna 20 lat w centrum traumy. I jako, że jest to hatha yoga, to może wyjaśnię, na czym ta hatha yoga polega. To jest taka, taki rodzaj jogi, w której przez ruch, przez pozycję ciała, ale też techniki oddechowe, techniki uważności, rozwijamy i harmonizujemy nasze ciało, wpływamy na układ nerwowy. No i jeśli kogoś to interesuje, również wspieramy własny samorozwój, duchowość. Więc my w Centrum Traumy tę hatha jogę zaadaptowaliśmy w bardzo szczególny sposób po to, by wspierać leczenie kliniczne złożonej traumy, zespołu stresu pourazowego, znanego Wam może takim dość popularnym ostatnio skrótem PTSD. Więc to są takie nasze cele kliniczne i ta joga, którą teraz przedstawiam Polkom i Polakom, właśnie dla takich osób z takimi doświadczeniami została zmodyfikowana, dostosowana. A mogłabyś trochę opowiedzieć właśnie o tej swojej certyfikacji, o tym centrum, bo wiem, że tam są zaangażowane bardzo duże autorytety też światowej sławy, nazwijmy to, w dziedzinie traumy, tak? Zgadza się, bo jogę świadomą traumy stworzył i w ogóle to pojęcie joga świadoma traumy, czy z angielskiego trauma sensitive yoga, trauma informed yoga, stworzył David Emerson, czyli twórca tej metody. Ona 20 lat temu jeszcze nie istniała.
I David mieszkał w Massachusetts. To jest takie zagłębie traumatologiczne, gdzie rzeczywiście te sławy traumatologii mieszkają, działają i w naturalny sposób, też chociażby z tych geograficznych powodów, ich idee przenikają się, łatwo im się spotkać. I właśnie David Emerson, wówczas nauczyciel jogi i pracownik socjalny, przebywał dość blisko centrum traumy, czyli ośrodka kliniczno-badawczego, założonego ponad 30 lat temu przez Bessela van der Kolka. Być może część słuchaczek kojarzy to nazwisko. I to on pomagał właśnie budować najistotniejsze badania kliniczne, publikowane później w recenzowanych czasopismach psychiatrycznych, które ugruntowały jogę świadomą traumy jako wiarygodną metodę pracy z traumą. I to też w Centrum Traumy odbywały się również te badania. Do niedawna, bo właśnie finalizujemy takie pierwsze, ogromne, niezależne studium nad tą metodą, które realizowały dwa oddzielne ośrodki, już nie Centrum Traumy, więc to też jest duży krok. I te wszystkie badania, bo mówimy o 20 latach badań, o dwóch ponad milionowych grantów rządu amerykańskiego na te badania, które umożliwiało nam też wejście w struktury, bo Centrum Traumy zorganizowane jest w strukturze innego ogromnego rządowego instytutu, Justice Resource Institute, gdzie z kolei zielone światło dawał nam inny badacz traumy, Joseph Spinazzola, który przewodził Instytutowi Badań i Ewaluacji. To jest taka bardzo innowacyjna społeczna instytucja, która podejmuje się najtrudniejszych tematów i wprowadza nowe praktyki społeczne, pomaga różnym grupom wykluczonym. Jest dość znana też z tego, że ta przeciwtraumatyczna praca w Justice Resource Institute też jest realizowana nie tylko na samych zajęciach, ale w całej strukturze organizacji, w całej komunikacji organizacji. To nie jest po prostu jakieś działanie wymyślone, tylko rzeczywista postawa życiowa. No ale z Centrum Traumy na pewno część słuchaczek Twoich kojarzy takie znamienite imiona jak Janina Fischer, jak Ariel Schwartz, jak Stephen Porges, który wielokrotnie współpracował z naszymi badaczami. Możemy też sobie powiedzieć o Judith Herman, która bardzo niedaleko mieszka. Więc to są takie działaczki, działacze, którzy zrewolucjonizowały to, jak widzimy dzisiaj, traumę i to też, jak podchodzimy do jej leczenia, do wychodzenia z takich trudnych skutków. Wiesz co, jeszcze się zatrzymałam na Stephenie Porgesie. To jest teoria poliwagalna. Na ile ją rozumiem właśnie, bo wiem, że jest ona tam jakoś skomplikowana, ale zrewolucjonizowała, bo pokazuje tą teorię nerwu błędnego, tak, który jakby zaczyna w naukowy sposób łączyć w końcu, być takim, na ile ja to rozumiem, być brakującym ogniwem pomiędzy taką też psychosomatyką i pokazaniem właśnie, że te wszystkie rzeczy, które bodźce i to zewnętrzne i nasza psychika gdzieś poprzez ciało procesuje, tak? Te wszystkie rzeczy. Także to jest taka rewolucja nawet w myśleniu w ogóle o terapiach, o terapii i gdzieś połączenie tych metod nawet fizjoterapeutycznych, czy właśnie jogicznych, czy zajmujących się ciałem, z metodami stricto terapeutycznymi, które psychoterapeutycznymi, które gdzieś operowały kiedyś na rozmowie, tak, na takich rzeczach, bym powiedziała, stricto zajmujących się umysłem. W takich działaniach mentalnych. Duszą, tu powiem, tak. Zgadza się. No, to rzeczywiście jest jedna z niewątpliwych zasług Stephena Porgesa, że tak jasno zakreśla, udowadnia nam, pokazuje nam jedną z takich podstaw, w których ciało i psychika wpływają na siebie nawzajem w ogromny sposób i są nierozłączne po prostu. Nie możemy mówić, jeżeli mam to porównać do traumy, nie możemy mówić o traumie, nie mówiąc jednocześnie o tym, co dzieje się w ciele. Tak samo jak nie możemy mówić o emocjach, nie mówiąc jednocześnie o tym, co dzieje się w ciele. A nie wiem, czy można mówić o człowieczeństwie, nie mówiąc o emocjach, bo to są takie sygnały, które pozwalają nam mówić, jak się czujemy, o co chodzi w świecie.
To jest bardzo rzetelna informacja dla nas na temat tego, co nas otacza i sytuacji, w której jesteśmy. Więc Stephen Porges dał nam taką wspaniałą, bardzo szeroką podstawę tego, żeby rozumieć te wszystkie praktyki somatyczne, czyli oparte na ciele, bo jego świadomo traumy jest jedną z nich, bo też od wielu lat istnieje doświadczanie somatyczne Petera Levine, istnieje TRE Berczeliego, istnieje metoda Lowena, więc istnieje też psychoterapia sensomotoryczna. Natomiast no każda z tych interwencji albo każdy z tych podejść ma swoje własne takie centrum metodologiczne i swoje własne założenia i cele, które rzeczywiście w bardzo fajny sposób realizuje. No, joga świadoma traumy ma własne, rzecz jasna. A Stephen Porges dał nam jedną z takich postaw, żeby rozumieć lepiej to, co oferujemy osobom, które zwracają się do nas, żeby wesprzeć się w zdrowieniu. No właśnie dla mnie to jest osobiście taka rewolucja, bo mam wrażenie, że w końcu nauka znajduje jakiś język na przedstawienie naukowe, nazwijmy to, tego, co od wieków jest znane. Właśnie Gabor Mate mnie fascynuje, bo on jest tym naukowcem, bardziej lekarzem, tak, ale osobą ze świata, powiedzmy, respektowaną, która bardzo dobitnie mówi o tym, jaką szkodę wyrządzamy sobie jako ludzie, nie biorąc pod uwagę tych mądrości zgromadzonych poprzez wieki. I teraz mam wrażenie, nauka gdzieś poprzez te fragmenty nowe dochodzi do tego, żeby przedstawić nam i być może dać tę wagę i jeszcze bardziej nam gdzieś tam zwrócić uwagę na to, jeśli ktoś tego potrzebuje, tak? No bo są też osoby, które od lat praktykują jogę. I tutaj chciałabym się zatrzymać na tej jodze na chwilę, ponieważ przygotowałam to pytanie i zadam je w tym momencie, a zaraz pewnie przejdziemy do rozmowy w ogóle o traumie. Tak jak ci też pisałam wcześniej, że byłam bardzo podekscytowana tą naszą rozmową i podzieliłam się też z moją przyjaciółką taką, że będę rozmawiać właśnie o takiej jodze. W ogóle się śmiałam, bo twój mail przyszedł, tutaj taką anegdotę dodam. Twój mail przyszedł, wiesz, dosłownie chwilę po tym, jak wymieniałam z inną przyjaciółką taką korespondencję i się śmiałam, że jak i mieszkałam w Irlandii, to ja non-stop piłam takie piwo, które się nazywało Bawaria. Ono było bezalkoholowe, 0,0%. I się śmieję, patrz, i ta Bawaria mnie do tej Bawarii przyprowadziła, bo ja teraz jestem po prostu w tym Monachium. Ale i ona mówi, a teraz co pijesz? A ja... Teraz to już tylko jogi ci piję. Wiesz? No widzisz? I ona, co to znaczy? Co to znaczy? Ja mówię, no nie wiem, jakaś joga czy coś. Może twoje kubki mają jakieś biznesowe zastosowanie w przewidywaniu trendów. Słuchaj, twojego życia. Ja lubię takie znaki, ale wiesz... No tak, uważaj, ja to tam wlewasz. Właśnie... No na razie jestem wierna tej kurkumowej herbacie, ta przyjaciółka chciała mnie też tak na jakieś angielskie herbaty, ale się nie daje. I w tym momencie otwieram mail i czytam maila od ciebie i po prostu aż tak sobie pomyślałam, tak szybko, ależ tak szybko by to działało, niesamowite. No właśnie, ale tutaj taka anegdota, ale wrócę do tego pytania, które zadała mi ta druga moja przyjaciółka, mówiąc, a wiesz, te jogi teraz już wszystko wymyślą, takie różne. O co chodzi? Czemu ludzie nie mogą się trzymać tej jednej jogi? I wiesz co, ja nie mam takiej wątpliwości, ponieważ ja bardzo dobrze gdzieś tam rozumiem i teraz też jak wyjaśniłaś, że jest to adaptacja pewnej metody na jakieś potrzeby, tak? To tak jak medytację zaadoptowano, też badano przecież naukowo i nie wiem, cała uważność John Kabat-Zinn tak. opiera się de facto na tych metodach, których nie wymyślił, tak? Tak, on też stosuje takie krótkie sesje jogi w swoich metodach. Wiesz, rozumiem absolutnie dezorientację dzisiaj, kiedy mówimy o jodze, kiedy mamy milion różnych nazw i takich naprawdę kosmicznych dla mnie czasami też hybryd tego, co się nazywa jogą, bo joga się świetnie sprzedaje. Jeżeli dodamy dzisiaj do czegoś joga, to ma jakiś konkretny komunikat rynkowy, który jest bardzo atrakcyjny. Natomiast...
Tak zawracając do Twojego pytania, jogi jednej nigdy na przestrzeni tysiącleci nie było. Jeżeli zagłębimy się w historię jogi, to była ona bardzo, ale bardzo zróżnicowaną praktyką od samego swojego początku. Więc jednej jogi nigdy nie było. Ta dzisiejsza, najbardziej popularna joga, taka najpowszechniejsza po prostu, to jest joga posturalna, taka, w której działamy ciałem i ona ma niewiele ponad 100 lat w swojej historii. Nie chcę tutaj teraz off-topować jakoś wybitnie. Na pewno będę się tym zajmowała na swoim blogu i na swoich podcastach, żeby właśnie odplątać to, czym są te wszystkie nazwy jogi, różne nurty jogi, bo takich tradycyjnych jest 4. Ale kiedy mówimy najczęściej, kiedy słyszę, że ktoś mówi o rodzajach jogi, to najczęściej odnosi się właśnie do tej jogi posturalnej, czyli formy hatha jogi, tej takiej fizycznej jogi, które skupiają się na różnych sferach, odznaczają się różnymi praktykami, różną intensywnością. Więc wtedy po prostu mówię o tym, że to są różne style w obrębie jednej z tych tradycji jogi, którą jest joga hatha. No i oczywiście joga zawsze była niezwykle elastyczną praktyką i to jest jej ogromna siła, bo jeżeli przetrwała przez tyle tysiącleci, to znaczy, że miała jakąś wartość i potrafiła się też odnaleźć w nowych czasach. I rzeczywiście dzisiaj mamy możliwość też wybrania takiej jogi, takiego stylu, który nam odpowiada, naszemu temperamentowi albo naszym potrzebom, bo moja joga własna też zmieniała się ogromnie na przestrzeni lat i stosowałam ją też w różnych kontekstach mojego życia i była naprawdę diametralnie różna. Więc to jest fajne. Natomiast trzeba mieć uwagę i tutaj też szczerze był to jeden z takich momentów zupełnie nie do końca profesjonalny, kiedy moje serce zapikało do Gabora Mate, gdyż w jednym ze swoich wykładów odpowiedział na pytanie z publiczności. To było pytanie, ktoś pytał o to, co pomaga w chronicznym stresie, kiedy żyjemy w takim środowisku jak dzisiejsze. I Mateusz odpowiedział, tak z pamięci to mówię, że cokolwiek, co pomoże Ci zbudować świadomość ciała i emocji. Na przykład, ja tam podał kilka przykładów, między innymi yoga, przy czym zaraz podkreślił, nie Bikram yoga, nie yoga fitnessowa i pomyślałam sobie, yes! Bo jest to jeden z takich mitów, że joga jest takim panaceum i jakkolwiek się jej nie zrobi, to ona zawsze będzie miała swoje skutki, to nieprawda. Ponieważ pewne działania jogi opierają się na konkretnych działaniach naszego układu nerwowego, które też wpływają na naszą fizjologię i taka joga fitnessowa po prostu nie ma jakiejś takiej fizjologicznej racji bytu zwyczajnie. Nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, nazwać tego jogą i to wtedy automatycznie się nie stanie jogą. Więc to było bardzo fajne, co powiedział Gabor, bo rzeczywiście ten element uważności, element pewnego nastawienia jogicznego, nieprzemocowego, przyjmującego, akceptującego, uważnego, nie mieszającego się też z naszymi emocjami czy ambicjami, a takiego uważnego świadkowania tego, gdzie jesteśmy i bycia w tym, gdzie jesteśmy, jest podstawą jogi. I bez tego nie możemy mówić po prostu o jodze. Nieważne, co zrobimy, jak perfekcyjnie, to będzie wówczas jakiś fitness czy jakaś kultura fizyczna, ale tego elementu jogicznego po prostu zabraknie. I jeżeli chcemy w jodze osiągnąć jakieś korzyści, które tak ją zaskarbiły zachodowi, to musimy o tę uważność, też o odpowiedni oddech, o nasze nastawienie zadbać w tej praktyce. Więc mimo, że mówimy o hatha jodze, o takiej jodze, w której się ruszamy, to i to są jakby, to są, z zewnątrz wygląda to tak, jakby to były nasze główne działania, to tak naprawdę największa praca odbywa się wewnątrz nas. I w umiejętnie przeprowadzonej hatha jodze, nawet jeżeli wykonujemy intensywną pracę ciałem, to nadal ten oddech będzie taki, że nie pobudzi współczulnego układu nerwowego, jak to się ma w fitnessie, czyli nie wejdziemy w stan pobudzenia, a będziemy w sobie utrzymywali ten stan relaksu, spokoju, nawet przy ciężkiej pracy. Okej, a mogłabyś trochę rozwinąć, ponieważ ja nie jestem zbyt wielką fanką, żeby nie powiedzieć antyfanką, tych fitnessów wszystkich. W sensie nie odpowiadają mi one. I to mnie tu zaciekawiło, tak mi zabrzęczało, ale wiesz, chciałabym być może rozwinąć, bo może brzęczy nie tam, gdzie trzeba. Jasne. Jakieś zło się uruchomiło. Wiesz.
na podstawie zasłyszanych rzeczy nadinterpretację. A mogłabyś rozwinąć ten wątek z tym pobudzeniem właśnie? Bo wiesz, mówi się, że jakikolwiek sport tak naprawdę redukuje stres, pomaga. Jakby sport to zdrowie, no. Bo sport to zdrowie, tylko chodzi o to, żeby sport był sportem służącym zdrowiu, a nie nadużyciom. I nawet jeszcze będę sobie pozwalała brać przykłady z mojego traumatycznego podwórka, więc nawet wśród naszych klientów z traumą, bo wiele osób z traumą, z głębokimi traumami, to są wysoko funkcjonujący, często eksperci, którzy nadal cierpią i my w życiu byśmy nie powiedzieli, że oni zmagają się z takimi trudnościami gdzieś w swoim wnętrzu, więc jakby chciałabym to powiedzieć. Ale zarówno Stephen Porges, którego już dzisiaj wspominałyśmy, jak i Gabor Mate mówią jasno, żyjemy, nasze środowisko dzisiejsze jest niezwykle stresujące i nasza socjalizacja, to jak jesteśmy wychowywani, za bardzo nie służy byciu człowiekiem takim spokojnym i szczęśliwym, dlatego, że tam jest niesamowita doza ciśnienia, dyscypliny. Tak, i jednym z takich centralnych mechanizmów, które widzimy u osób z traumą, które przychodzą do nas na zajęcia, jest tak zwany mechanizm dysocjacji, czyli takiego, to tak teraz, tak hasłowo tylko powiem, ok? Możemy to sobie potem zgłębić, ale tak. To jest taki mechanizm odłączenia się. Po fragmentacji różnych części nas, ale też może to być też odłączenie nas od naszego ciała i od wrażeń, które z niego płyną, prawda? Fragmentujemy sobie naszą rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną, żeby sobie móc lepiej poradzić, bo całego obrazka nie jesteśmy w stanie akurat w tej chwili, kiedy on się wydarza, przerobić, tak żeby się nie rozpaść, prawda? I jeżeli nawykowo dysocjujemy, a nie trzeba mieć traumy, żeby dysocjować, gdyż od samego, nie wiem, od najmłodszych lat jesteśmy zachęcani do tego, żeby się odłączyć od naszego ciała. Słyszymy, no zjedz do końca, bo babci będzie smutno. Słyszymy w szkole, no trzeba było iść do toalety na przerwie, albo nie wierć się, prawda? Siedź spokojnie. A potem w pracy nagle się okazuje, że różne zachowania, które możemy urzeczywistnić dzięki temu, że nie słuchamy naszego ciała, są nagradzane. Czyli bierzemy kolejną nadgodzinę. Ten to chory, gorączka, ale do pracy przyjdzie i na deadline wszystko gotowe, prawda? Albo, już zawracając do fitnessu, tato kurczę kosa. No po prostu dzień w dzień na siłowni i zasuwa takie treningi, że głowa mała, prawda? A może być tak, i wiemy, że tak bywa, że jeżeli jesteśmy odłączeni od naszego ciała, już w takim kontekście fitnessowym, to jeżeli nawykowo nauczyliśmy się ignorować to, co z niego płynie, to możemy na czas nie zauważyć bólu, który się pojawia i który nie jest tym dobrym bólem, który mówi nam, okej, jesteś na swojej granicy, to jest jakiś dyskomfort, i jak w nim trochę wytrwasz, to będziesz gdzieś dalej, tylko to jest ból, który mówi uwaga, bo zaraz zdarzy się kontuzja. Uwaga, bo twój układ nerwowy jest przeciążony, potrzebuje odpoczynku. Uwaga, jesteś przemęczona, śpisz któryś tydzień po 5 godzin na dobę i jak nie śpisz, to się nie regenerujesz, jak nie odpoczywasz, to się nie regenerujesz i jakbyś się nie dociskała na tej bieżni czy na jakimkolwiek innym treningu, to on ci niewiele przynosi. Eksploatujesz swoje ciało zamiast je budować. I jeżeli mamy w nawyku to odłączanie, to my naprawdę tego nie rejestrujemy. Ale to, że my tego nie rejestrujemy na poziomie świadomym, nie oznacza, że to nie zachodzi w naszym ciele. Czyli nasze ciało jest non-stop schodzi ze swoich bateryjek i non-stop schodzi na deficyt. I prędzej czy później to się gdzieś odezwie. Żeby nie było. Ja naprawdę nigdy nie chciałam zajmować się jogą. Kochałam kettlebelle, kochałam bootcampy, zajmowałam się różnymi sztukami walki i byłam przekonana, że jak wejdę na salę jogi i jak postoję 2 minuty, to zacznę chrapać, przewrócę się na boki, w ogóle nie wiem po co tam. Więc jakby ja naprawdę rozumiem to stanowisko i też żyjemy w takim świecie, który jest naprawdę, który nas ciągle stymuluje, więc takie bycie w jakimś takim spokoju, gdzie za dużo rzeczy się pozornie nie dzieje, bo to, że się nie dzieje nic wokół, nie znaczy, że się w nas nie dzieje i potrafi być trudne dla nas do zniesienia. Plus też to takie przestymulowanie jest często jednym z takich mechanizmów, który pozwala nam zwiać od tego,
z czym nie chcemy się konfrontować. Z intensywnością jakichś uczuć, z jakimś wspomnieniem, z jakimś stanem. I to widzimy też w pandemii. Nagle ugrzęźliśmy w domu i nagle nie ma gdzie wiać. Ciężko, prawda? Więc to jest trudny okres też z tego powodu. Tak. Fitness jest okej, tylko trzeba, i to też jest taka moja osobista wiadomość do osób, które zajmują się treningiem personalnym czy fitnessem w ogóle, żeby zwracać na to uwagę w tym, jak prowadzimy naszych klientów, żeby oni się nie eksploatowali. Jeżeli mamy klienta, który pracuje po 10 godzin dziennie, to jak on sobie zasunie wysokiej intensywności trening 5 razy w tygodniu, to co mam mu dać ten trening? Nie dość, że mu ten układ współczulny, który jest powiązany z pobudzeniem, mobilizowaniem zasobów naszego ciała do walki lub ucieczki, też oczywiście on jest związany z pobudzeniem koncentracji, z taką uważnością zadaniową, że ja teraz tutaj jestem i nie gubię wątku z tobą, prawda? Że jestem na tyle pobudzona, że w środku zdania gdzieś sobie nie odpływam. To też jest odpowiednio pobudzony układ współczulny. Tu nie chodzi, bo przez długi czas uważano układ współczulny za ten zły. Ten układ współczulny to jest ten zły, stresowy, a ten przywspółczulny to jest ten regeneracyjno-trawienno-milutki, prawda? Stephen Porges pokazał, że układ przywspółczulny też ma swoją ciemną stronę, prawda? Taką pierwotną, która też służy obronie. Więc ten układ współczulny jest w porządku, tylko jeżeli on jest non-stop pobudzany i tylko w jego takim, w tym pobudzeniu współczulnym funkcjonujemy, to jest zaburzona nasza równowaga. My jesteśmy stworzeni po to, żeby oscylować między jedną a drugą stroną tego naszego autonomicznego układu nerwowego i sobie z nich korzystać w zrównoważony sposób, żeby po jednej wracać w drugą i tyle. I wykonywać dzięki nim zadania te, na które mamy akurat ochotę. Czy to jest wysiłek na przykład fizyczny, czy to jest na przykład odpoczynek albo czerpanie przyjemności. Bo odpoczynek i czerpanie przyjemności na takim haju układu współczulnego jest bardzo trudne, prawda? Bo on jest bardzo zorientowany też na zewnątrz. Podbija nam percepcję, jesteśmy przygotowani do reakcji, prawda? Nasze mięśnie, nasze tętno przygotowuje się do tego, żeby zaraz zadziałać. No i w fitnessie, jeżeli ktokolwiek widział takich fitnessowych zwierzaków, to tak, pompują kawę albo tak zwane przedtreningówki, żeby właśnie pobudzić ten układ współczulny, bo dzięki temu oni są w stanie potem lepiej znieść ten trening, mieć lepszą wydolność, lepsze efekty, lepiej wykorzystywany jest cukier wtedy za sprawą kortyzolu, który się wtedy wydziela, i adrenaliny. Nasze mięśnie są bardziej zdolne do wysiłku fizycznego i mamy lepszy dostęp do tlenu, żeby ten wysiłek fizyczny sobie podciągnąć wyżej, na jakąś wyższą poprzeczkę, prawda? Więc jakby taki fitness wysoko, nie mówię na przykład o pilatesie, pilates nie jest tego typu formą, tak, prawda? Ale mówię o tych takich, o wszystkich wysiłkach, które są aerobowe albo anaerobowe, czyli jakieś aerobiki, body pumpy, bieganie inne niż jakiś tam truchcik, tabaty, spinningi, sztuki walki, bootcampy, to jest wszystko na wysokiej intensywności i ona jest fajna, ale jeżeli przez 10 godzin w pracy żyjemy na stresie, a potem idziemy na trening, żeby jeszcze się wbić dalej w stres, a potem wracamy do domu i mamy, nie wiem, raptem może 2 godziny na wyluzowanie, ale na przykład mamy dzieci, albo cokolwiek, albo nawet nie to, po prostu już jesteśmy... Konto na social mediach. Tak, dokładnie. A propos ciągłej reakcji, tak? Dokładnie. Jesteśmy cały czas pobudzani i potem co? Potem mamy jeszcze zasnąć, potem mamy iść spać i mamy tak, z zegarkiem w ręku, 6 godzin, 5:55 mi zostało, kurczę, mam 5:55, żeby się wyspać. To tak, nie dość, że już w ogóle sobie na starcie ciśnieniujemy, że no wiesz, masz deadline, 6 rano wstajesz i masz być z kowronkiem. To zaczyna się to robić bardzo takie toksyczne środowisko. I wiemy, że nasze czasy nas dociskają. Wiemy, że w tych dociskających czasach, stresujących czasach, gdzie jesteśmy non-stop oceniani, non-stop ewaluowani, gdzie żyjemy non-stop w niepewności, bo to pokolenie, w którym ja się urodziłam, lat 80., wychowało się już w kapitalizmie, gdzie już nie
nie ma bezpieczeństwa zatrudnienia. Wiele osób pracuje na śmieciówkach, jest niepewna sytuacja społeczna, trudno jest o mieszkanie bez pomocy z zewnątrz. To są niezwykle stresujące warunki. Więc jeżeli wiemy, że nasz sport, który kochamy i którym chcemy się dzielić, podbija te współczulne reakcje, no to miejmy świadomość tego, że nasi klienci nie będą przychodzili z łączki kwietnej, wyspani i ukochani, bo ich życie jest chmurką, tylko starajmy się dostosować też tą aktywność do tego, żeby nie eksploatować, tylko żeby rzeczywiście ten sport służył wzmocnieniu ciała. Każde wyzwanie dla naszego ciała, sport również, jest reakcją stresową. Trening jest reakcją stresową. Tak na poziomie fizjologicznym nasze ciało przechodzi stres wtedy. I jakby to, że potem się uwalniają endorfiny, że my się czujemy dobrze, że też dzięki temu, że się ruszamy, nasze tkanki fajniej pracują, że też napięcie uwalniamy treningiem, to już jest potem. Ale jakby sama ta faza treningu to jest stres dla ciała. Bo kiedy wykonujemy wysiłek, to się stresujemy. No tak jesteśmy skonstruowani. Ja się bardzo stresuję, jakby jest to dla mnie bardzo logiczne. I teraz nawet jak opowiedziałaś, nazwałaś mi na przykład to, co jak mieszkałam w Irlandii właśnie, to zapisałam się na piękną siłownię, ona była w takiej piwnicy, ale wiesz, basen, siłownia, w ogóle takie spełnienie marzeń takich mnie bardzo młodej, oglądającej seriale, wiesz, takie o takim właśnie do czego powinnam aspirować, tak? Kim chciałabym być, tak? Wiesz, teraz mówię o tym, trochę się śmieję, ale ja mam ciągle mnóstwo koleżanek, które żyją w tym przekonaniu i na mnie patrzą jak na jakiegoś dziwoląga, tak? Który tak trochę z boku się tego trzyma. Natomiast pamiętam wtedy, że wiesz, ja się zapisałam na tę siłownię, żeby oczywiście schudnąć. I tam dostałam od trenerki, trafiłam na fajną polską trenerkę Magdę. Przegadałyśmy. Pozdro dla Magdy. I wiesz, i ona mi tam to rozpisała i właśnie ja nie byłam w stanie tam chodzić. Nie byłam w stanie tam chodzić, chociaż było to takie właśnie wow. I teraz sobie przypominam, że nie dość, że tam ten stres od tych ćwiczeń, to przecież cały ekosystem siłowni jest skonstruowany tak, żeby podbijać ten kortyzol tymi telewizorami, na których lecą wiadomości, tak? Breaking news po prostu non-stop. I masz jak ten chomik biec i jeszcze się tam podkręcać, jaki ten świat jest okropny. I myślę sobie po prostu, jakie to jest wszystko toksyczne, ale właśnie wiesz, dużo o tym mówimy, po czym i tak się duża część ludzi ładuje, że z jednej strony mówimy, medytujmy 15 minut dziennie, a potem dbajmy o formę. I ja mówię oczywiście tu my, monolit, tak? Myślę sobie o social mediach, jakby też jest bardzo dużo różnych osób z różnym podejściem, więc tak się cieszę, że to mówisz, bo gdzieś to jest takie w końcu nie tylko na zdrowy rozum, ale też podbite tymi informacjami od środka, jak to działa, tak? Być może ktoś teraz słuchając nie tylko usłyszy to, że brzmi to toksycznie, ale ten mechanizm. Znaczy Agnieszko, no ruch jest super, fitness jest super, tylko róbmy to w zrównoważony sposób, w taki sposób, który jest skontaktowany z nami. Jeżeli wiemy, że spaliśmy bardzo krótko, to nie idźmy na tą siłownię, tylko pójdźmy się wyspać, bo sen jest naprawdę bardziej fundamentalną potrzebą dla naszego ciała niż to, ile dzisiaj wyciśniemy na sztandze. Prawda? Więc jakby tutaj ja jestem przeciwna tworzeniu jakichś takich mitów, że coś jest dobre na wszystko albo coś jest jedyną metodą. Nie ma czegoś takiego, ale jest jakiś nasz własny środek i to, co nam służy, też zmienia się w stosunku do różnych wymogów, akurat tego dnia, czy tego etapu naszego życia. Także to, że coś robiliśmy 2 lata temu i zadziałało, nie oznacza, że zadziała akurat teraz, prawda? Więc po prostu apeluję zawsze do tego, żebyśmy słuchali naszego ciała, bo ono jest bardzo mądre i ono naprawdę nam wszystko powie i jeżeli
poczuje, że my naprawdę jesteśmy po tej samej stronie, że my nie stawiamy się naprzeciw, że mamy go dociskać, mamy je dociskać, mamy dyscyplinować i masz tutaj dzisiaj wyrobić tyle kalorii i tyle celów treningowych i tyle zrobić w pracy, to ono naprawdę wyluzuje i też będzie po naszej stronie. Tylko musimy po prostu zacząć je czuć, zacząć je szanować, bo dociskanie się wbrew naszemu ciału, nawet jeżeli ono temu sprosta, bo nasze ciała są super i nawet jak je tak okropnie traktujemy, to one nadal dają radę, to też mają swoje granice i jeżeli gramy w jednym zespole, to naprawdę zajdziemy dalej. Więc to odpuszczanie czasami może nam przynieść większe efekty niż dyscyplinarne, takie niemalże musztrowe dociskanie się. Taka niby dyscyplina. Ale właśnie a propos tego sportu, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Tak się we mnie pojawiło to pytanie, jak powiedziałeś, bo jestem bardzo, bardzo za tym. Zresztą tutaj też przechodzimy przez takie tematy, które z różnych stron dochodzą do tego punktu, tak? I wiesz, nawet sobie teraz się w głowie z siebie śmieję, ile jeszcze musisz usłyszeć razy, że masz szanować i słuchać swojego ciała, żeby w końcu zacząć to stosować, tak? Ale słuchaj, bo Agnieszko, to nie jest takie łatwe, bo chodzi o to, że jeżeli my jesteśmy przyzwyczajeni, ja tam byłam, to znaczy ja byłam totalnym frikiem siłownianym, ja więcej czasu czasami spędzałam, to był mój dom, tam w ogóle była moja druga rodzina, kiedy przeprowadziłam się do Skandynawii i kiedy my tak bardzo utożsamiamy się z tą naszą ścieżką fitnessową, to ona jest nam naprawdę niesamowicie droga. I to, co osiągamy na przykład na jakimś treningu, wiąże się dla nas z jakimś poczuciem, że potrafimy, że naprawdę się do czegoś nadajemy. To nam daje jakąś taką bazę życia, rozumiesz? Bo dla wielu osób, dla których fitness jest taką regularną częścią życia, to jest jakaś taka ostoja i też widzę to w kryzysach. To jest też taki, wiesz, mechanizm radzenia sobie z czymś. Wiem, że jak pójdę na siłownię, to jest 50 minut treningu, ja jestem tylko tam. I to jest dla wielu osób, dla mnie też, było to niesamowitą ulgą. Więc jeżeli na przykład to się nam zabierze, to potem zaczyna być trudno, prawda? Więc... No, ja myślę też, że na tym, tak ci wejdę w słowo, bazuje ogromny sukces tej całej już, nazwijmy, gałęzi przemysłu tych trenerów, trenerek, celebrytów, bo oni nam gdzieś dają takie poletko, gdzie możemy mieć kontrolę, odnosić sukcesy i jeszcze to społecznie jest bardzo nagradzane, tak? Tak, tylko wiesz, no to musi być takie zdrowe poczucie kontroli, prawda? Bo jeżeli ta kontrola funkcjonuje tak, bo możemy czerpać z tego przyjemność. Super, idę na trening, zrobię to, co mam i nawet jeżeli czuję, że jest jakiś trudny moment w moim życiu, to tam będę miała tą ulgę, że ja wiem, że jak ja dobrze podejdę do tego treningu, dobrze przed nim zjem, dobrze po nim zjem, dobrze się nastawię psychicznie, to będzie tak, jak ma być. I to jest takie przewidywalne i daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, prawda? W jakimś takim na przykład chybotliwym momencie. Ale jeżeli myślimy o tym w takim sensie, że jeżeli ja dzisiaj nie pójdę, to będzie hardcore, bo wtedy już w ogóle nie czuję, że nad niczym nie mam kontroli, prawda? Muszę tam pójść, żeby poczuć kontrolę, to już jest takie kompulsywne trenowanie i to już jest taka niezdrowa nasza relacja z treningiem, prawda? Jeżeli treningi zachodzą kosztem na przykład, nie wiem, naszej jakiejś realizacji celów towarzyskich, naszych więzi, bo znam też takie osoby, to zachodzi tutaj jakaś taka też toksyczna relacja ze sportem, prawda? Taka, że powinniśmy się zastanowić, prawda? Czy naprawdę w taki zrównoważony sposób trenujemy, nie? To jeszcze zadam ci to jedno pytanie, które gdzieś tam miałam w głowie, a potem chyba zrobimy trzy kropki i dokończymy w kolejnej rozmowie. Jasne. Jak zaufać ciału, z którym straciło się kontakt, nie wie się nawet kiedy? Wiesz, tak sobie pomyślałam, jak mówiłaś o tej mądrości ciała i wtedy pomyślałam sobie, tak. Czy rzeczywiście takie ciało, które nigdy nie miało szansy rozwinąć tej mądrości, czy nigdy mu nie ufaliśmy, czy rzeczywiście to jest jak skok w przepaść prawie, tak? Zaufaj swojemu ciału. Bo to się wydaje, że to jest taki banał, bo my wszyscy mamy ciała, to wszystko o nich wiemy, prawda? Tak ogólnie to traktujemy. No przecież mam ciało, no o co ci chodzi?
prawda? Zaczęliśmy traktować je za pewnik. I to w ogóle tak jakoś poruszyło mnie poruszenie w Twoim głosie, bo czujesz naprawdę, jakby czujesz sytuację takiej osoby, która jest od swojego ciała odłączona. Ja miałam to szczęście, że jogą dość długo się zajmuję i też kiedy weszłam we własną psychoterapię, to joga była cały czas ze mną i miałam to połączenie, ale pamiętam, i to był taki tak naprawdę moment, który chyba skierował mnie w stronę jogi dla traumy, kiedy pomyślałam sobie, kurczę, jak ludzie, którzy w ogóle nie mają kontaktu z ciałem, jak oni w ogóle są w stanie przez to przejść, bo to było dla mnie trudne. I to pytanie, które mi teraz zadałaś, jest pytaniem, które często na przykład zadają mi psychoterapeuci albo pracownicy kryzysowi, którzy biorą udział w moich szkoleniach. To naprawdę się często pojawia. To, że w gabinecie mamy osobę, która nic nie czuje w ciele, że czuje pustkę i nie wie, jak czuć. Mamy dorosłą osobę, która nie wie, jak czuć, która w ogóle nie wie, jak czuć jej własne ciało. I pojawiają się takie pytania. Jeżeli nie czujesz swojego ciała, jak wiesz, że jesteś głodna? Jak wiesz, że jesteś zmęczona? Jeżeli nie czujesz swojego ciała, to jak masz w nim poczuć przyjemność? Jak dosięgnąć w ogóle odpoczynku, jeżeli nie czujemy naszego ciała? To są wszystko cielesne doznania i ciało naprawdę nie jest tylko ciałem. To nie jest jakaś maszynka, którą mamy, żeby przejść od punktu A do B w życiu, tylko ciałem czujemy całą naszą rzeczywistość. My wiemy, że jest zimno, ciepło, że jest przyjemnie, że ktoś jest blisko nas, że właśnie wykonujemy jakąś pracę i jest fajnie, że jesteśmy tutaj. To, że ja wiem, że tutaj jestem, wiąże się z tym, że czuję, że na czymś siedzę, że czuję, nie wiem, włosy, które opadają mi na twarz, że czuję, gdzie leżą moje dłonie. Wiem, że patrzę teraz na monitor i widzę Ciebie, prawda? To wszystko mówi mi, że jestem teraz tutaj w swoim ciele. Jeżeli tego nie wiem, jeżeli tego nie czuję, to naprawdę zaczynamy poruszać się przez świat jak takie duchy, prawda? Odklejone, takie nawet bez jakichś, nie wiem, bez jakichś konkretnych jakości, jakiegoś przywiązania też, zakotwiczenia w tym, co się dzieje. I kiedy pracujemy z traumą, to jest jedno z takich centrów tego, co robimy. Czyli to takie wracanie do ciała w bezpieczny sposób. Ja to tak konceptualizuję, że ta praca, którą wykonujemy w jodze świadomej traumy, to jest takie odplątanie somatycznego, czyli takiego cielesnego, odplątanie cielesnego pomieszania. Bo tak, nic nie czujesz w swoim ciele i żeby coś w nim poczuć, to nie wystarczy, że sobie powiesz, no to teraz czuj to krzesło pod tobą, prawda? To tak nie działa. Tak, teraz jestem tu i teraz. I jeszcze jak sobie myślisz, no czuj to krzesło pod tobą, to jesteś w swojej głowie. Jak jesteś w swojej głowie, to naprawdę mniej czujesz, prawda? Też wiemy, że intelektualizacja, racjonalizacja to są takie też mechanizmy obronne. Myślimy dużo, żeby mniej czuć. Rozumiesz. Więc... No rozumiem. Mam to przemyślane, nawet powiem dobrze. Jeżeli nie czuliśmy, albo na przykład jeżeli też, bo to też jest co innego, jeżeli mamy ciało, które nie przeszło traumy i ciało, które przeszło traumę, to ono też ma w sobie inne treści. Jeżeli ciało przeszło traumę, to w jego środku ta trauma tkwi, więc jeżeli wejdziemy w ciało, to mamy znacznie większą szansę, że gdzieś na nią natrafimy, prawda? I to budzi w nas naturalny opór, że my naprawdę nie chcemy już się więcej jej dotykać, prawda? No ale coś z nią trzeba zrobić. I z racji tego, że to jest moje narzędzie, ta właśnie joga świadoma traumy i wiem, że ona pomaga, bo jakby też moim jednymi z uczestniczek moich warsztatów są też nauczycielki jogi, które piszą potem do mnie, jak zmienia się praca ich uczniów na jodze, nawet po jednych zajęciach. To jest naprawdę poruszające. I więc to jest taka bardzo drobiazgowa metoda, w której odplątujemy, czyli jeżeli nie wiemy, o co chodzi w naszym ciele, no to wiadomo, troszeczkę nas dezorientuje. Nie wiemy za bardzo, jak to jeść z czym. Więc my tam krok po kroczku uczymy się, jak odczuwać, jak tropić różne odczucia w naszym ciele, jak odkodowywać to, co się w nim dzieje. Ale żeby to zrobić, musimy spełnić szereg warunków. Czyli na przykład nie możemy mieć nauczyciela jogi, który mówi nam, czy czujesz, jak przyjemnie teraz otwierają ci się biodra? Bo dla mnie to może nie jest przyjemne, prawda? To trzeba zrobić też w takiej atmosferze, która budzi twoją ciekawość, która kieruje twoją uwagę, ale nie dyktuje ci, co czujesz albo co możesz czuć. Tak, żebyś sama mogła sobie wypełnić tę przestrzeń, prawda? Tym, co się pojawia albo się nie pojawia. I to też musi być
taka obecność, która jest niewartościująca, no bo jeżeli ktoś mi powie, że pożądaną głębokością wejście w jakąś asanę jest to, no to nie wiem, jeżeli ja nie dojdę tam do tego punktu, mm-hmm. to ja się nagle poczuję jakoś niefajnie, prawda? No jak już się zaczynam mm-hmm. czuć niefajnie, albo zaczynam czuć wstyd, że ja tam nie doszłam, albo zaczynam czuć zawód, że kurczę, ja to nigdy tam nie dojdę, no to to już zabiera miejsce temu mojemu doświadczeniu, prawda? Jak to zaczynamy rozkładać mm-hmm. na takie małe kawałki, to się nagle to okazuje ten prosty proces odmieszania, bardzo skomplikowanym. Więc w jodze po prostu cały czas prowadzimy naszych klientów, czyli cały czas mówimy non-stop, żeby nie mogli odpływać za łatwo w te mentalne sfery. Staramy się wzmacniać tę uwagę i trzymać ją przy ciele cały czas, ale też tak bez właśnie tego oceniania, bez dyktowania czegokolwiek. I ten język, którym się posługujemy, to jest bardzo konkretny język, żebyśmy znowu nie odpłynęli w jakąś abstrakcję, więc my w bardzo konkretne strony tę uwagę, w bardzo konkretne zjawiska w ciele tę uwagę kierujemy. Więc to idzie na takim szlaku, żeby zauważyć jakieś konkretne wrażenia w ciele, zatrzymać się przy tych wrażeniach, bo wiemy, że jak coś jest przyjemne albo nieprzyjemne, to albo chcemy tego więcej, albo chcemy tego mniej, czyli dążymy do jakiejś mhm. reakcji, prawda? A chcemy troszeczkę z tym pobyć, bo jeżeli chcemy coś poznać, to nie możemy tego od razu zmieniać, tylko trzeba w tym pobyć troszeczkę i wiemy, że jeżeli to jest jakiś trudny czas w naszym życiu, to też nam trudno w tym pobyć. Więc mamy taki opór i też trzeba stopniowo budować tolerancję tego bycia, tą chwilkę albo tę dłuższą chwilkę i tak dalej. I kiedy już poznamy to, co się tam w naszym ciele pojawia, nauczymy się też sterować natężeniem tego, co czujemy, że możemy coś zrobić, żeby poczuć tego więcej, możemy coś zrobić, żeby poczuć tego mniej i że to jest zawsze nasz wybór, to potem właśnie tego możemy sobie wyboru dokonywać, ale to już jest wybór, który dokonujemy z pozycji poznania, czyli czujemy coś albo nie czujemy czegoś i na podstawie tego coś sobie wybieramy, ale to już jest wybór nienawykowy, niereaktywny, a taki świadomy, skomunikowany z naszym ciałem, prawda? I to, tym się zajmujemy, to jest taki szkielet tego, co robimy na jodze, ale jeżeli przeniesiemy to na nasze życie, to dokładnie w ten sam sposób podejmujemy wszelkie inne nasze decyzje, prawda? Więc wiemy, że to potrafi być, zwłaszcza dla naszych uczestników z traumą, którzy doświadczyli takiego chronicznego braku wyboru i często nigdy w życiu nie mieli możliwości, żeby zadać sobie pytanie, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, co ja czuję, ponieważ dla nich to w ogóle nie była kwestia przetrwania, to były dla nich zupełnie zbędne informacje, ich interesowało to, co się dzieje na zewnątrz, rozpoznanie stanu. Do czego trzeba się dostosować, tak. Więc, ale my też dzisiaj, no nie jesteśmy, tak jak mówiłyśmy wcześniej o szkole, o tym jedzeniu, żeby babci nie było smutne. Nie żyjemy w próżni. To my też jakby żyjemy w takich dość przemocowych, nieskontaktowanych, też nieszanujących tych naszych wewnętrznych potrzeb, jakiejś organiczności bycia człowiekiem w warunkach. Mm-hmm. Więc to po prostu może być przydatne bez względu na to, czy wiemy, że przeszliśmy jakąś traumę, czy nie. Też inna sprawa, że ona jest po prostu dość powszechna. No właśnie. Wiesz co, Karolina, zrobimy tutaj te trzy kropki i przejdziemy do tego wątku w kolejnym odcinku, bo on jeszcze się rozwinie, bo jeszcze mam mnóstwo pytań. Także przejdziemy prosto do tej traumy właśnie i do jej powszechności, bo tutaj też mam przy okazji pytanie do Ciebie, a na ten moment bardzo Ci dziękuję. Ja również i dziękuję Wam, słuchaczki, że byłyście z nami dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję też Tobie, droga słuchaczko, za to, że byłaś dzisiaj z nami. Jestem bardzo ciekawa, który wątek dzisiejszej rozmowy był dla Ciebie najważniejszy, a może najciekawszy. Bardzo serdecznie zachęcam Cię do podzielenia się własnymi przemyśleniami albo w komentarzu na stronie wzwiązkuzżyciem.pl/83, albo w komentarzu pod postem dotyczącym tego odcinka na Instagramie, konta audycji W Związku z Życiem Podcast, wszystkie słowa przydzielone podkreśnikami. A jeśli masz ochotę na bardziej bezpośrednią rozmowę, to pisz śmiało do mnie
poprzez Instagram albo mailowo. Adres znajdziesz w opisie tego odcinka. I tutaj jednocześnie bardzo zachęcam Cię do zapisania się na newsletter. W tym roku rusza cykl spotkań w małym gronie naszej podcastowej społeczności. To znaczy, że grono będzie małe, ale spotkań będzie, myślę, więcej. Zobaczymy, ile nas będzie chętnych i jak ta formuła się wyklaruje w praktyce. Wszystkie informacje znajdziesz właśnie w mailach, dlatego zachęcam do zapisania się na newsletter. Odnośnik znajdziesz też w opisie odcinka albo na stronie. Albo też zajrzenia na stronę bezpośrednio w związku z życiem.pl łamane przez spotkania. Będę Ci naprawdę niezwykle wdzięczna, jeśli zostawisz jakiś znak, jeśli ta rozmowa Ci się spodobała. Jakieś serduszko, like, recenzję w tym systemie, w którym słuchasz. Albo polecisz ten odcinek jednej osobie. Znaczy możesz polecić większej ilości osób oczywiście. W ten sposób nasza podcastowa społeczność się rozrasta. Jest to znak dla algorytmów w tych systemach, że warto polecać audycję kolejnym osobom. A w ostatnim czasie dostaję sporo informacji od Was, nowych słuchaczek, że odkrywacie tę audycję właśnie dlatego, że na przykład Spotify Wam ją polecił i jesteście zafascynowane, więc im więcej będzie tych Waszych interakcji, tym bardziej ta nasza społeczność będzie mogła się rozszerzać chociażby w taki sposób. I już dziś zapraszam Cię też na kolejny odcinek, to będzie druga część rozmowy z Karoliną, w której zagłębimy się już mocno w temat traumy. Myślę, że jakkolwiek trauma nie brzmi, to jest to niezwykle ważny temat i myślę, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa. To znaczy, jesteśmy już po tej rozmowie, więc dla mnie była niesamowicie ważną i ciekawą rozmową i mam nadzieję, że będzie tak też dla Ciebie. Życzę Ci dobrego czasu i do usłyszenia. Roots and rocks, they bind me to the soil. Step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while my heart is touched by a piece of twine that's not entangled.